Witam Was na kanale Moda Kreatywna. Dzisiaj jestem w tak zwanym trybie vlogowym, czyli relaks, pełny relaks w ogrodzie. I witam Was w programie pod tytułem 7 dni, 7 stylizacji. Zobaczycie tutaj stylówki z mojego tygodnia, co ubieram. Oczywiście wiecie, że większość moich ubrań jest z second handów. Czasem z jakichś vintage shopów, z Vinted. Ja jestem youtuberką, która robi programy o właśnie takiej kreatywnej modzie, modzie z odzysku, o modzie vintage, a także o różnych pomysłach na dobry styl, o ekologicznym trybie życia, również o diecie, która jest dla nas dobra i dobra dla środowiska. Także zapraszam Was na ten odcinek, mam nadzieję, że się Wam spodoba. Słuchajcie, te stylówki, które zobaczycie, to nie są jakieś wydumane stylówki, że ja je specjalnie wymyślam. Ubieram się tak, jakbym się ubierała normalnie. Także jak widzicie, na przykład dzisiejsza stylówka, która będzie którąś kolejną, bo nie jest to pierwszy dzień kręcenia tych stylówek, to po prostu jest rzeczywiste, prawdziwe życie. To znaczy, że nie kręcę tego celowo, nie wymyślam tego do tego programu, tylko pokazuję Wam, co naprawdę na co dzień noszę, jaki jest mój na co dzień styl i co mi się sprawdza i z jakiego powodu. Także zapraszam już teraz Was do przebitek ze stylówek, no i opowiem Wam o tych stylówkach coś niecoś. No i oczywiście bardzo Was poproszę o polubienie filmiku, jeśli Wam się spodoba, i o zasubskrybowanie kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne i będzie mi to ogromną pomocą. Cześć kochani, dzisiaj jest Dzień po Bożyńciele, piątek. No i idę dzisiaj kręcić filmik nowy, mam nadzieję, że wyjdzie. Zabieram Was do lumpeksu. Wybieram się do Myślenic. Mam nadzieję, że ten filmik niedługo się ukaże. No i dzisiaj z okazji tych zakupów ubrałam się tak lekko. Jedwabna sukienka, gołe nogi. Tu mam tylko takie kabaretki w kolorze różowym, jasnym, żeby były jak najbardziej podobne do nóg. No i to jest dlatego, że wtedy mogę zmierzyć te rzeczy na siebie, nie bezpośrednio na skórę, ale na siebie bez zdejmowania ubrań, na przykład spodnie, spódnice, słuchajcie, tylko sukienki ewentualnie będę musiała zdejmować to ubranie, ale jeżeli będą to rzeczy doły tak zwane, to mogę po prostu sobie je bezproblemowo mierzyć. Tutaj mam narzutkę, bo jest trochę zimno, taką z wiskozy, z jedwabiem. No i to jest moja taka sukienka Alicja w Krainie Czarów, ja ją nazywam. Mam też nowe okulary, pokażę Wam. Kupiłam sobie na Vinted, ale praktycznie raz użyte przez panią, która sprzedawała. Nie wiem, czy to się sfokusuje, muszę tak chyba. Ray-Bany. Bardzo mi się podoba kolor fioletowy z takim jakby lekko burgundowo-brązowym kolorem u góry. Uważam, że mi mega pasuje taki kolor. No i do moich nowych ciuchów też. Do mojej kolorystyki. No i tak wyglądają. Kształt jest super, ja bardzo lubię taki kształt okularów. Taki trochę większy, ale dosyć też taki podłużny i trochę wygięty do góry. Dajcie znać, co myślicie. W każdym razie, taki mój outfit, mam do tego bordowy plecaczek skórzany, żeby było mi wygodnie robić zakupy. No i tadam! Do zobaczenia następnego dnia w stylówkach. Pa, pa! Stylówka sobotnia do pracy. Tak byłam w sklepie. Mam sukienkę taką luźną. Tu sobie ją związałam i na to bluzę, bo mi było zimno. I sneakery do tego różowe. Może się jeszcze przebiorę wieczorem do teatru. Zobaczymy, czy mi się będzie chciało. Moi drodzy, no i dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest niedziela i ta dzisiejsza niedzielna stylówka moja to jest taka luzacka stylówka. Oczywiście chcę wyglądać fajnie, ale wtedy ubieram się tak, jak nie mogę się ubrać na przykład w tygodniu do szkoły, czyli jakieś mini, jakieś rzeczy, leginsy, takie bardzo nieformalne rzeczy, ale też rzeczy, które są, które lubię nosić, a właśnie nie za bardzo może wypada mi ich nosić w szkole, na przykład.
Więc pokazuję Wam dzisiaj stylówkę, naprawdę taką, jaką noszę w niedzielę. Czasami są oczywiście to inne rzeczy, ale teraz jest ciepło, ja bardzo lubię nosić krótkie spódniczki, jest mi w nich po prostu wygodnie bardzo. No i właśnie tak krótką spódniczkę to już noszę tylko w dni wolne, w swoim wolnym czasie, kiedy nikt nie będzie mnie oceniał i krytykował, że na przykład nie wypada w moim wieku takiej krótkiej spódnicy. Wiecie co, naprawdę ja zupełnie mam to, mówiąc wprost, mam to gdzieś, co ktoś myśli. Natomiast wiadomo, nie będę robić takich prowokacyjnych ruchów, kiedy jestem na jakimś stanowisku, które wymaga pewnej formy konkretnej. Natomiast w swoim wolnym czasie mogę robić, co chcę. No i dzisiaj mam tą właśnie jedwabną spódniczkę na sobie. Bardzo fajną, widzieliście pewnie w stylówkach z lata. No i naprawdę uwielbiam tą spódniczkę. Ta bluzka, którą mam na sobie pod spodem, ten podkoszulek, to jest wełna z jedwabiem. Jest przesuperowa, cieniusieńka, bardzo oddychająca. W ogóle, o, tak wygląda. No i ponieważ nie ma takiego upału jakiegoś bardzo dużego, jest też spory wiatr dzisiaj, to mam na sobie koszulę bawełnianą. Mega uwielbiam tą koszulę, po prostu jest tak wygodna, jest super przyjemna w dotyku, ma taki przyjemny materiał bardzo. No i dlatego dzisiaj się tak właśnie ubieram, jestem tutaj w domu, właśnie kręcę jakieś filmiki, robię sobie jakieś swoje ćwiczenia, jedzonko dobre. A nawiasem mówiąc, zobaczycie też, lub już widzieliście, vlog z jedzonkiem takim keto i jednocześnie low carb, bo to nie zawsze jest tak 100% keto, ale jedzenie zdrowe. Będę podawała przepisy, więc dzisiaj też robiłam sobie dobre jedzonko. No i taka na luzie dzisiaj jestem, balerinka. Oczywiście po domu noszę same skarpetki, ale teraz trochę, jednak trochę dla Was ubrałam buty, bo wczoraj stylówka była nawet bez butów, bo nie zdążyłam więcej nagrać. No i jutro mam ciężki dzień w szkole, więc pokażę Wam jutro stylówki. Stylówkę szkolną, taką, co idę nagrywać filmik, bo jutro mam taki dzień, że nagrywam z dziećmi film, który też zobaczycie na kanale. Jest to film, taki musical o muzyce. Musical o muzyce, nazywa się Kraina Muzyki. Kolejna część moich tych filmików. No i za jakieś 2 tygodnie ten filmik się ukaże na kanale. Jutro będziemy dokręcać drugą część jakby wizualnej formy. No i będę musiała się ubrać też bardzo wygodnie, bardzo tak, wiecie, też dosyć nieformalnie, ale już nie będzie krótkiej spódniczki, bo to by ograniczało moje ruchy i krępowało mnie w trakcie takiej bardzo aktywnej działalności. Także jutro na pewno jakaś bardzo nieformalna stylówka. No ale jeszcze zostało nam kilka dni do piątku, więc jeszcze zobaczycie pewnie różne style, różne rzeczy. Zapraszam, kochani, na ciąg dalszy. Cześć, kochani. Dzisiaj pokażę Wam, co miałam na sobie. Jest już późno, nie zdążyłam rano, bo dzisiaj nagrywałam film w szkole, jak Wam mówiłam. I naprawdę była taka gonitwa, że jestem już wyczerpana, ale zanim się przebiorę i po prostu odpocznę, to Wam chcę pokazać moją stylówkę. To są te spodnie takie cieniutkie z bawełny, co Wam kiedyś w holu pokazywałam. Bardzo fajne, luźne, na dole są zawinięte. Pokażę Wam tam, jak się uda pokazać w tym, one tak fajnie leżą dosyć na pupie. A może będzie widać moją pupę trochę. No dobra, nie za bardzo to widać, ale w każdym razie bardzo fajne spodnie, bardzo wygodne, bardzo cieniutkie, takie przewiewne, niesamowicie fajne są. I one są w takim kolorze, takim jasnym beżu, krem, taki lniany, jasny lniany kolor, o taki tu widać. W lekko takim, takiej tonacji lekko różowawej, do tego mam taką koszulkę z jedwabiu i wełny. Taka na ramionczkach jest, pod spód. No i na wierzchu miałam taką koszulę, która jest z identycznego materiału, co te spodnie, tylko jest taka piękna morelowa. O, to jest naprawdę, te materiały są, o widzicie, tutaj widać, bardzo zbliżone do siebie. Więc fajnie to wygląda razem, są w podobnym stylu. Ta koszula jest taka luźna, ale nie jest na mnie za duża. To jest taki rozmiar właśnie SM. No i bardzo, bardzo fajny, taki nieformalny, wygodny strój. Zawinięte miałam rękawy, już teraz mi się zaczyna odwijać. I takie różowe sneakery, wygodne też, te moje Reeboki, takie w różowym, perłowym kolorze. Więc to jest wszystko tak dobrane do siebie. I oczywiście miałam do tego ten mój plecaczek z taką wywiązaną kokardką różową. Także dzisiaj taka prosta, trochę sportowa, trochę taka codzienna stylówka, ale wydaje mi się, że fajna. Niezobowiązująca stylówka w lekko sportowym stylu.
skromnie w szkole i bardzo wygodnie. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jutro nagram może coś więcej, bo będę miała więcej siły, więcej czasu rano, żeby ponagrywać dla Was. No a dzisiaj już tak tylko na szybko, także żegnam się z Wami. Hej, hej! Zobaczymy się we wtorek. Witajcie, kochani. Dzisiaj jest wtorek. O, niestety średnio się czuję. Jest zimno dzisiaj, ale pokażę Wam moją stylówkę. Bluza. Widzieliście ją może w którymś holu, bo jest naprawdę chłodno. Ona jest taka bez podszewki, ale coś chroni. Mam spodnie z Zary, takie szerokie, i te sneakery, co Wam już pokazywałam, skórzane w kolorze takim miętowym. Jedwabną koszulkę, taki sweterek bardziej. Teraz się Wam pokażę bez tej bluzy. Wziąłam sobie torbę, która mi tu pasuje, taką letnią bardzo. Wyjdę do szkoły. No, taka codzienna stylówka, trochę cieplejsza, bo jest naprawdę chłodno dzisiaj. No, to jest widok bez bluzy. A takie bardzo wygodne, luzackie spodnie. W fajnym kolorze. Ta-dam! Stylówka wtorkowa. Jutro może się uda już sukienkę włożyć. Będzie trochę cieplej, bo wiecie, ja jestem fanką sukienek jednak mimo wszystko. Bye, bye. Cześć, kochani. Kolejny dzień. Dzisiaj jest środa. Środa i dzisiaj już trochę lepiej się czuję. Ale dzisiaj pada. No i widzicie, musiałam włożyć znowu takie buty dosyć zabudowane. I dzisiaj dżinsowa spódnica jest chłodno, jest deszczowo, więc nawet mam kabaretki takie różowe. No i tutaj jedwabno bawełniana bluzeczka w takim bardzo jasno liliowym kolorze. Włożyłam też koszulę jeansową, wiecie co, naprawdę jest chłodno. I torebkę, która moim zdaniem łączy te wszystkie tutaj róże, błękity i tak dalej. To jest ta torebka z Radleya. O, od marki Radley w bardzo fajnych kolorach. O. Uda się. Tak, no i moim zdaniem fajnie do tego pasuje. Ma właśnie kolor jeansowy, ma różowy. No i teraz pokażę Wam jeszcze w kurtce. No i jestem w kurtce przeciwdeszczowej, tej różowej, skandynawskiej. Jest fajna, w ogóle totalnie nieprzemakalna. I tak, dzisiaj taki wesoły, różowo-niebieski strój. Ja bardzo lubię to połączenie. Ostatnio bardzo mi się podoba i dobrze się w tym czuję. Także, kochani, do zobaczenia jutro we czwartek, to będzie ostatni dzień tego wyzwania, tego vloga. Cześć! Cześć, moi drodzy! Jestem dzisiaj już gotowa do wyjścia. Jest czwartek, tak. Idę teraz do szkoły, no i to jest mój dzisiejszy outfit, ostatni. Może jeszcze krótkie przebitki z jutra, jeśli zdążę. A jeżeli nie zdążę, to będzie ostatni outfit, ostatni strój. Taki cielisto-różowy dzisiaj. Dzisiaj jest ciutkę cieplej, ale widzicie, jestem w tej sukience od Robin Saloner. Ona jest w takim pudrowym różu, takim kremie. Oczywiście, że z guziczkami z masy perłowej, bo to jest mój ulubiony motyw. Ostatnio uwielbiam je. Mam trochę złotej biżuterii, takiej bardzo... O, przepraszam, muszę jakoś to ustawić. O, takiej bardzo delikatnej. Tak, no i tą spódniczkę, sukienkę mam związaną paskiem od sweterka. To jest taki długi sweter, pokażę Wam. O, a, nie mogę trafić. Długi sweter, ale go nie wiążę właśnie, bo on jest jako taki płaszczyk na rzutka użyty tutaj. No i to wiązanie. Oczywiście ta sukienka może być bez wiązania, ale mi się podoba z wiązaniem. No i mam cieliste baleriny. One są naprawdę takie cieliste, w zasadzie jak moje nogi, więc spoko. No i mam torbę, to jest bardzo duża, bo mam tam też paczkę do wysłania i komputer, laptop. No i to jest taka torba w takim też kolorze właśnie cielisto-kremowo-różowym, właściwie morelowo-różowym. Taka w stylu boho, trochę plażowa jest ta torba, ale ja już ją w sezonie letnim noszę też.
i do szkoły, bo to moim zdaniem fajnie do tego pasuje. No idę dzisiaj tak, muszę zabrać coś po drodze i biegnę do pracy, także kochani, to tyle na ten program. Pozdrawiam Was oczywiście, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w holu lumpeksowym już niedługo. No i moi drodzy, to już wszystko na dziś. Żegnam się już teraz następnie, już nie będę tego, wiecie, nie będę tego już dokręcać na fotelu, bo mam inne rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że stylówki z tego tygodnia się Wam podobały. I zapraszam Was na kolejne filmiki oczywiście. Moi drodzy, jeszcze mam do Was taką prośbę i pytanie, bo mam też taki pomysł w związku z tym, że ten kanał chciałabym, żeby był takim kanałem związanym z pojęciem well-being, czyli takim dobrostanem właśnie nie tylko dla świata, ekologia, dla naszego środowiska, ale też dla nas i żeby się Wam kojarzył z jakimś takim relaksem, z jakimś robieniem czegoś dobrego dla siebie, bo taki jest mój cel też, żebyśmy byli dobrzy dla siebie, oczywiście dla innych jak najbardziej też, dlatego ja staram się też udostępniać różne rzeczy, jakieś inspiracje, ale chciałabym zapytać Was o opinię, co sądzicie o takim pomyśle, bo ja od ponad 20 lat zajmuję się też takim, powiedzmy, jakimiś sprawami dobrego samopoczucia, ducha, relaksu. W związku z tym myślałam o nagraniu filmiku takiego relaksacyjnego, czyli dosłownie taki rodzaj relaksacji z muzyką. Tutaj Wiktor na pewno udostępni muzykę swoją, a nagrywa naprawdę przepiękną też muzykę właśnie taką w stylu relaksacyjną. Więc no, piszcie co sądzicie, czy nagrać taki filmik z taką relaksacją dla Was. Ja tego nie będę nawet nazywać medytacją, bo medytacja to jest bardzo głębokie pojęcie, w każdej kulturze inne. Bardziej chodzi mi o takie coś, dzięki czemu będziecie mogli sobie odpocząć, pooddychać głęboko i oderwać się trochę od tej codzienności, szarej rzeczywistości i po prostu odpocząć, tak głębiej odpocząć samą sobą. Także dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle, czy podoba się Wam taki pomysł, czy nagrać taki filmik. Jeśli tak, to koniecznie napiszcie.